Ze sztandarem 18 Pułku Logistycznego, którą prowadzi porucznik Michał Barwicki. Kolejną kolumną jest pododdział dowództwa i sztabu, którą prowadzi major Bartosz Furmaniak. Kolejne pododdziały stanowią bohaterowie dzisiejszej uroczystości, prowadzeni przez swoich dowódców. Na czele z porucznikiem Mikołajem Łojkiem, dowódcą Kompanii Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Pierwszy pluton prowadzi podporucznik Paweł Żebrowski. Kolejny pododdział prowadzi sierżant Jarmuchowski Jarosław. Trzecią kolumnę Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej prowadzi sierżant Wojciech Ciborowski. Kolejny pododdział prezentuje Batalion Zabezpieczenia, który prowadzi pan major Jan Krysiuk. Przed trybuną pododdziałów batalionu transportowego, który prowadzi pani major Barbara Śliwa. Defiladę zamyka kolumna pododdziału batalionu remontowego, który prowadzi major Tomasz Sutuła. Wystąpiła z nami orkiestra wojskowa w Siedlcach pod dowództwem starszego sierżanta Michała Kryńskiego. Szanowni Państwo, w tym momencie zakończył się urok.